22 czerwca 1941 roku o godzinie 3:15 nad ranem siły III Rzeszy Niemieckiej, Włoch i Rumunii zaatakowały Związek Sowiecki. Wkrótce miały do nich dołączyć wojska Finlandii, Węgier i Słowacji. Tego dnia państwa osi na froncie wschodnim miały 164 dywizje wyposażone w ponad 3600 czołgów i 3000 samolotów. Po przekroczeniu granicy sowieckiej natrafiły na koncentrujące się do ataku na Niemcy siły Stalina. Pierwszy rzut liczył przynajmniej 171 dywizji piechoty i pancernych. Za nimi koncentrował się drugi rzut liczący ponad 70 dywizji, a za nim trzeci. Siły sowieckie miały do dyspozycji prawie 14 tysięcy czołgów i 18 tysięcy samolotów. Nic jeszcze nie było jednak gotowe. Z rządzeniem Boga atak państw osi nastąpił w momencie, kiedy Armia Czerwona szykowała się dopiero do ataku. Wiele jednostek nie było jeszcze ukompletowanych, a te zdolne do działań działały bardzo chaotycznie. Armię Czerwoną ćwiczono wyłącznie do ataku. Żołnierze i dowódcy nie wiedzieli, co robić, gdy ktoś zaatakuje pierwszy. Doszło do pogromu Armii Czerwonej. Plan Stalina zajęcia Europy Zachodniej został udaremniony. Gdyby się powiódł, następnym krokiem byłoby zajęcie kolonii należących do państw europejskich i wtedy do pokonania pozostałyby wyłącznie Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Wolny świat podczas II wojny światowej ocalał głównie dlatego, że narodowi socjaliści pobili się z komunistami. Wolny świat do dzisiaj nie chce tego zauważyć.